Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek V-Rising. Proszę Państwa, znajdujemy się w nowym zamku. Zamek, który stoi tutaj w krainie Danli, nie opodal kopalni żelaza. Ja tam jeszcze nie byłem, co prawda, bo są dosyć mocne stworki. Natomiast już ulokowałem tutaj ten zamek w tym oto miejscu. Tutaj leży patka w trumnie, właściwie to w krypcie. No i generalnie rzecz ujmując, no te, jeżeli chodzi o cały taki, można powiedzieć, ten ala główną, nie wiem jak to nazwać, no dziedziniec zamku to chyba nie, bo to pod dachem będzie, to jest mniejsze, natomiast tutaj już ogarniam jakby kwestie związane z podłogą warsztatu, żeby to co w warsztacie stało w warsztacie, tutaj mamy kuźnię, no więc również rzeczy, które są jakby przeznaczone do kuźni, to żeby tutaj było. No i mam niski poziom esencji w tym zamku, a to ze względu na fakt, iż już jakiś czas nie, iż jakiś czas nie odwiedzałem tutaj V-Rising, w związku z tym trzeba będzie zasilić serce tego zamku, no i skoczyć tam, gdzie leży patka, żeby jej przypadkiem ktoś mi nie usunął, bo byłoby mi przykro i bardzo by mi brakowało koleżanki. Natomiast no koleżanka, nie wiem, czy ona tutaj nie wchodziła, czy o co chodzi, nie uzupełniała, to sprawdzimy sobie, ale to już tam na miejscu. Mam dwa zepsute serca. Ciekawy jestem, czy w wyciskarce coś by tutaj jeszcze było. Aha, tu jest czyste serce. No dobra, to dorzućmy te dwa. Potrzebujemy jeszcze trochę. Natomiast wydaje mi się, że w tamtym zamku będziemy mieli zapasy. No i to się za moment okaże. Tak na dobrą sprawę ja się tutaj chcę... Nie, z tego nie. Chcę się opróżnić. Tu mamy jakąś pustą, szklaną buteleczkę. Co tam dalej? Dechy, to wszystko tutaj zostawiam, a to dlatego, że no nie chcę stracić, gdybym, nie daj Boże, zginął. A to jest całkiem prawdopodobne. Co my tutaj jeszcze mamy? Tartak, dechy są jakieś tam porobione. Tutaj, no dwa tartaki stoją i dodatkowo stoją... O, wschodzi księżyc. Dwie szlifierki. No więc dobrze, niech i tak będzie. My zaraz skoczymy sobie, słuchajcie, do jaskini. Coś tutaj pamiętam, że miałem zrobić i nie pamiętam co. Zaraz sobie skoczymy do jaskini, proszę Państwa, a to ze względu na fakt, że chcę dosyć szybko się przedostać do mojego zamku. Ja tu jestem, kuźwa, trochę wygłodniały. Sarenka 8%, to chyba jeszcze nie warto tej sarenki ogarniać. No dobra, ciśniemy do jaskini. Era tak. Jakiś taki, kurna, strasznie powolny ten mój wampajer jest. No dobra. Czekajcie, ja chyba źle poleciałem, wiecie? Ale mogę się przedostać i tędy. Ja to tutaj potrzebuję wejść. I trochę pozarządzać. O właśnie. I hopsa. No. A, przytrzymaj. Dobra. Niech toperze jakieś wylatują. Dobra. Mamy to. To teraz ja potrzebuję... O, tam jest alfa. No to jak się zmienimy w wilka, to nam nic nie zrobi. Nie chcę się w tej chwili z nim naparzać. Pilnie potrzebuję dostać się do tego drugiego zamku i popatrzeć, co tam patusia nam zarządza. Tu jakieś szkielety. O ty synu, ty! Jak kuźwa celował prosto w dziurę. Prosto w dziurę strzelił. No dobra. My to tędy lecimy. No, 33% mojej, 33% krew już się kończy. Wypadałoby coś tutaj wtrążolić, coś zjeść, ale coś takiego porządnego. 6%, no to chciałem coś bardziej porządnego. Ajajajajajajajajaj. Bardzo niedobra sytuacja. Ale może coś koło nas będzie ganiało.
takiego, co pozwoli mi się posilić, to już w sumie jesteśmy niedaleko. Tu myślałem, że może jakiegoś misia spotkam, ale nie. No to nie, no to jak nie, to nie. To lecimy na górę. Tutaj na pewno będą jakieś wilczki, na pewno powinien być misiu. I zakładam... Aha, ale nie ma nic. Kuźwa, co to, jakiś deficyt? Co tu się wydarzyło w ogóle? Tak by the way. No powiem szczerze, nie jestem z tego tytułu zadowolony. No ale trzeba będzie, coś trzeba zjeść. Trzeba też poprzenosić rzeczy, no i to jest problem. O, jest im misio. Misio 1%, no to nie o takiego misia mi chodziło. Misiaczko! Misiaczko! Misiaczek niedobry był. No dobra, szukamy dalej. Tutaj mamy wilki, 9%, a ten 1%, kurde. No dobra, jeszcze aż tak bardzo głodny nie jestem, no ale zaraz mogę być. A i tutaj jeszcze skóry zapomniałem. Dobra, no patrzymy dalej. Co my tutaj, no, trochę miedzi jest i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, tu mamy wilki kolejne, 4%, 7 i 9. No dobra, no to ja tego 9% mogę machnąć. Uziwa, gościu. O. No trudno się mówi, a potem może coś po drodze. Jakiegoś McDrive'a machnę, to... Albo Blood Drive'a w tym wypadku. No dajesz, dajesz, synu. Dobra, to mamy ogarnięte. No i teraz... O, tutaj jest ten, tutaj jest... znaczy powinien być, golem. To możemy sobie golema cyknąć. Czemu nie? O, tutaj golem coś chyba zabił. O, właśnie. No, dzień dobry, panie golemie. Ej! Mały włos. Skuszy golem jest łatwy. Jeszcze daję trochę tutaj tych zasobów. Tam sarenka 2%. Ja go sobie tutaj tak cisnę. O kurde ty. Niedobry. Niedobry golem. Dobra, tutaj mamy jakieś kości. No i co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, synu? Kuźwa, chyba nie wcelowałem. Chyba zdeczka nie wcelowałem. Ale on też nie. No, tak na pocieszenie. O, i prosto w cel. Elegancko. Dobra, tu mamy skórkę. No, chodź, przyjacielu. Już praktycznie połowa golema ubyła. Elegancko. Gdzie mi z tymi, kuźwa, kulasami, ty? Łobuzie, ty! Dobra. Z drzewcami tak samo się rozprawiamy, ale z drzewcami to... Ja tak za bardzo nie lubię w ogóle walczyć, aczkolwiek warto. Warto z drzewcami walczyć, bo dają ciekawe rzeczy. O, o, tu jesteś. No, i leży. I co nam dałeś? Kamień, 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 surowy topaz, ametyst, no i gitara. Bardzo dobrze. Dobra. Chodzimy do środka. Tutaj trzeba to serce zamku zasilić i zobaczmy, jak tu Patka się... jak Patka gospodarzy generalnie. O, chyba gospodarzyła coś, bo... No zobaczcie, no, 3 dni jeszcze zostało. To elegancko. No dobra, ale zobaczmy zapasy, nie tu. Zapasy będą w tym zamku gdzie indziej. No tutaj zamek... z tego zamku zostanie troszeczkę mniej. Bo... To będzie taki zamek, słuchajcie,
dla osób, które będą chciały do nas dołączyć, a wiadomo, no, stoimy w lokacji początkowej, więc łatwo się tutaj z tego teleportu dostać do tego zamku. W związku z tym jakieś uzupełnienie zasobów, jakieś coś, no to zawsze będzie można tutaj sobie ogarnąć. Natomiast my docelowo będziemy tam właśnie na północy. Dobra, 5 dni, 13 godzin, jest gitara. Tadek się szlaja, nie wiem, gdzie jest Robert, bo pewnie się ciul gdzieś opierdziela znowu, zamiast zajmować się tym, czym powinien. Tutaj jedno serduszko wrzucę. Brakuje jednego czystego serca do tego, aby no, aby wytworzyć kolejną esencję, a my potrzebujemy 4. Robert Ciulu, czy to ty? No, ja cię kuźwa wszędzie szukam, a ty co? No dobra, ja mam, czy ja mam coś w ogóle tutaj do ogarnięcia? No sam nie dam rady bossa ubić, tego, który jest mi potrzebny. Gnijącego szczura, może. A weźmy sobie tego szczura, wiecie co, weźmy sobie, chociaż nie. Śledź krew, a tego dlaczego nie mogę? Ciekawe. Szczura nie mogę, patrzcie. Nie mogę śledzić. Rolnicy zaciekle walczą ze szkodnikami, ponieważ legenda głosi, że zbyt zapuszczone miejsce może zwabić gnijącego szczura. Nikt nie wie, jak dostaje się do środka, ale łatwo poznać, że tam był po smrodzie gnijącego ciała i śladach ogromnego apetytu na mięso. A no właśnie. No tylko teraz pytanie brzmi, jak ja mam go wyśledzić, no bo to... Tutaj niby mogę. Live podpalacz, okej. No ciekawe. A my tutaj próbowaliśmy... Czekajcie, aha, ja mam 27, to muszę sobie wziąć... O, ten sposób. I my próbowaliśmy ogarnąć, słuchajcie... Kogo my próbowaliśmy ogarnąć? Takiego kogoś, kto nam pozwoliłby robić sztabki żelaza, tylko teraz kamień utrapienia, to nie to. Tu jest szkło, ale to też nie to. Tutaj mamy celę więzienną. O! Wystarczy zamknąć w niej zauroczonego człowieka i przekąska na wieczór gotowa. I do tego też będziemy dążyli. Vincent Mroźny. Trzeba byłoby to ogarnąć tak, żebyśmy mogli złapać, powiedzmy, jakiegoś 100-procentowego człowieka i go tutaj zamknąć w tej celi, no i byśmy wtedy mogli sobie odsączać z niego krew. I takich trochę trzeba byłoby ogarnąć. Tutaj co mamy? Krosno, Zakład Krawiecki, proszę bardzo. Stanowisko pracy do tkania włókien i wytwarzania materiałów. O, to był chyba ten, tak, to my próbowaliśmy Quincy'ego, króla bandytów, zaciupać. On daje sztabki żelaza i żelazną broń oraz uzbrojenie ostrego kła. To by się przydało. Dodatkowo stół krawiecki i warsztat kowalski. No i niestety, ale daliśmy przepotężnie dupy za przeproszeniem, ponieważ gościu spuścił nam łomot. Właściwie to raz nam spuścił łomot, a potem po prostu oboje żeśmy gdzieś wybyli. Znaczy ja na papierosa, ale Patka gdzieś też poszła i zostawiła. Nie pilnowaliśmy, nikt nie pilnował naszych postaci i nas zaciupali po raz kolejny, w związku z tym ja już nie miałem czasu, żeby tam wracać, no i odpuściliśmy temat. Materiał był nagrywany, więc być może się jakaś przebitka tam pokaże, albo już pokazała, ale jak nie, no to trudno. Dobra, trzeba by poogarniać troszeczkę materiału. Na pewno jest potrzebna miedź, bo z tej miedzi trochę rzeczy mam do zrobienia, a tutaj widzę, że była dostępna. Oczywiście, no nie chciałbym się skajsować. Tylko gdzie tam mieć, kurczę? Wiem, że gdzieś tu... O, jest, tam na dole. Dobra. Halo, halo, Mietku. No proszę bardzo, to nie pora na grilla. Naprawdę. No dobra. Ciśniemy z miedzią.
No dobrze, lecimy dalej do kolejnej jakby skałki. Ale dałbym sobie rękę usiąść, że gdzieś tutaj, kurczę, na górze też była. I teraz pytanie, gdzie? Tutaj, to mnie denerwuje. Cegieł też trochę potrzebuje. No bo tak jak mówię, no tamten zamek jest rozbudowywany, aczkolwiek też tam jest ogródek, słuchajcie. Więc troszeczkę nasion stąd raczej zabiorę i od razu tam będą siane. No bo po co tutaj mają leżeć, skoro tam już mogą dawać jakieś plony. Czy to róże, czy to jakieś tam inne rzeczy. Mamy kolejną skałkę miedzi. Więc bardzo mnie to cieszy. To się oczywiście przyda, do przetopienia zaraz pójdzie. Różyczki. No co z tymi... O, dobra. Do cienia, mistrzu. Jeśli ci życie miłe. Można byłoby też pociupać trochę tych skałek, bo stąd wylatują te takie kamienie, powiedzmy, że szlachetno-nieszlachetne. Więc to też ogarnijmy sobie. Ametyst, proszę bardzo, był między innymi. Oj. Proszę mi nie palić wampirka. Oj, oj, oj. Ale dlaczego tak? Surowy szafir, proszę. No i dobra. Sarenka, ile ty masz procent? 2%. No to taka słaba jesteś troszeczkę, kochana. Drewna w sumie też można troszeczkę ściąć. Tam przed bazą by trzeba było, ja usunąłem tam pola nasze. No i teraz tu się zrobiło tak nieco dziko. A to tutaj golem w ogóle jest, więc na golema to by wypadało uważać jednak. A, nie ma golema? Jeszcze się nie odrodził. No dobra. Miedź zaraz pójdzie do przetopienia. Cholera, gubię w tym zamku. Nie było mnie kilka dni i już się człowiek gubi. Miedź do przetopienia, bardzo proszę, 164 sztuki, udało nam się naciupać kamień. To tutaj do szlifierki można jak najbardziej pyk i nie drewno, tylko kamień. Pyk i pyk. Dobrze, cegły jakieś tutaj są, jakiś pył kamienny też jest, to ja ten pył kamienny i cegły mogę już stąd zabrać. Po co zawalać? Tutaj mamy dechy, tutaj mamy kamień i pył. Z czego kamienia nie ma w ogóle. To niedobrze. O, tak to zrobimy. No nie wiem, no ja reklamację muszę kuźwa złożyć, no. Jeśli ty, pati. No, nieładna, niegrzeczna dziewczynka. nie porobiła zapasów. No dobra, my lecimy dalej. Sobie kamienie... Ja nie wiem, czy ja tu jeszcze miejsce mam w ogóle. Robert się szlaja pod nogami, kuźwa, kręci się. Robert, zająłby się czymś, kuźwa. Dobra, tak to schowałem. Trzy surowe topazy. Dobra, to srebro, nie wiem, jak ja kuźwa przeniosę, ale mam nadzieję, że mi się nic nie stanie. I z tymi właśnie trumnami dla sług też mam nieco problem. Bardziej taki problem na zasadzie niewiedzy, bo potrzebowałbym tych sługusów też przenieść oczywiście tam do tego północnego zamku. Natomiast jak na razie nie mam bladego pojęcia, czy jakby usunięcie tej trumny tutaj i ogarnięcie trumny dla sług tam na północy nie spowoduje, że ci słudzy nasi albo znikną, albo w ogóle umrą i no, no nie wiem, tam ich wskrzeszać, aczkolwiek no Patka by swojego musiała, nie? Czy ich po prostu tutaj zostawić, a tam jakichś nowych, no ale to jeżeli ich tutaj zostawiać, no to by trzeba było coś konkretnego ogarnąć. Tak na dobrą sprawę, to w obecnej chwili ja tutaj samotnie nic nie wskuram, nic nie zrobię. Patty jest potrzebna do tego, żeby się jakby
zaangażować w walkę z bossami, no pokonać tych bossów i dalej działać. No ale to jak znajdziemy oboje czas, to oczywiście jakiś materiał będę starał się z tego przygotować. Tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. Zostawcie lajki, subki, oczywiście jak zawsze sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.